Cześć! Dzisiaj nagrywam takie szybkie wideo, w którym powiem Wam o najważniejszej zasadzie budowania trwałych, szczęśliwych relacji praktycznie z każdym człowiekiem. Zasadzie, od której zdecydowanie zawsze trzeba zacząć. A żeby trochę lepiej ją zobrazować, pozwólcie, że trochę wysilę Waszą wyobraźnię. Wyobraźcie sobie lekarza psychiatrii, który właśnie zaczyna pracę w nowym miejscu, przychodzi do szpitala i rozmawia z pacjentem, pierwszym swoim pacjentem, który okazuje się nie do końca normalny, jakby się tutaj można było spodziewać, ale jest bardzo trudnym pacjentem, nie słucha tego lekarza, za bardzo nie reaguje na to, co on mówi, często się rozprasza i lekarz wkurzony po pół godziny takiej rozmowy stwierdza: dość tego, nie będę tak pracował, ja chcę normalnych pacjentów. Jak myślisz, czy taki lekarz jest profesjonalistą? Czy normalni pacjenci rzeczywiście potrzebują jakiegokolwiek lekarza, czy w ogóle są pacjentami? Przytoczyłem tę sytuację nie bez powodu, bo każdy z nas tak naprawdę ma w sobie trochę wariata. Nie do końca panujemy nad swoimi reakcjami. Za każdym razem, kiedy powstają kłótnie, jakiekolwiek, czy to w związku, czy w rodzinie, czy w jakiejś przyjaźni, nigdy nie dzieje się to na zasadzie: może dzisiaj by się tak z kimś pokłócić. To zawsze jest coś spontanicznego, niezaplanowanego. Dzieje się to z reguły na podstawie jakiegoś impulsu, czegoś, co Cię zdenerwowało, zirytowało, przez co Ty dajesz inne impulsy do podobnej reakcji u innych ludzi. I tak napędza się mechanizm, błędne koło powstaje i rosną emocje, gotuje się atmosfera i tak naprawdę nie do końca panując na tym, co się dzieje, wywołujemy kłótnie. Kłótnia z reguły bardzo rzadko jest wywoływana tylko i wyłącznie przez jedną osobę. Nawet jeśli ktoś wywoła iskrę, to Ty zawsze masz okazję ją zatrzymać, jeśli będziesz wiedział, jak się do tego odnieść. Dlatego najważniejszą zasadą budowania szczęśliwych i dobrych relacji jest nie oczekiwanie zmiany u innych ludzi, ale pracowanie nad zmianą w samym sobie najpierw, na samym początku. Zastanowienie się, dlaczego ta kłótnia wybuchła, co ja powinienem zrobić lepiej, jak ja powinienem zachować się lepiej w takiej sytuacji, co mogła czuć tamta osoba, dlaczego tak zareagowała. Możesz czekać w nieskończoność na to, aż ktoś się zmieni, mówić sobie: ale chciałbym, żeby się zmieniła tamta osoba, naprawdę tak bym chciał, zmień się, ale niestety, może Cię zaskoczę, ale to nie działa i nie ma prawa zadziałać. Dlatego jedyne, co możesz zrobić, znaczy masz pełną władzę, to pracować nad swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi, nad swoimi strategiami komunikacji, cały czas obserwować, co się dzieje u Ciebie, analizować to i dopiero wtedy wprowadzać zmiany. Więc to jest najważniejsza zasada, natomiast to oczywiście jest tylko początek. Jeśli chcesz zdobyć znacznie więcej informacji na ten temat, zapraszam Cię na darmowe szkolenie 4 kroki do doskonałej komunikacji, w którym poruszę mnóstwo cennej wiedzy na ten temat. Będzie to naprawdę petarda. Jestem przekonany, że to będzie jedno z najlepiej zainwestowanych 50 minut w Twoim życiu, bo poprawa relacji z ludźmi wpłynie pozytywnie na praktycznie każdy aspekt Twojego życia. Zawodowy, towarzyski, miłosny, rodzinny. Ludzie są wszędzie dookoła, więc warto dobrze się z nimi dogadywać. I tego właśnie nauczę Cię na tym krótkim szkoleniu. Możesz się na nie zapisać na stronie relacje.jakzdobywać.pl. A na teraz to już wszystko. Do zobaczenia. Szkolenie odbędzie się w ten wtorek, 12 grudnia o godzinie 21. To jeszcze chcę dopowiedzieć. Pozdrawiam, Robert Marchel.